Siemanko, z tej strony Kamyk i witam was w serii, w której będę próbował dojść do miliona końców, bo podobno zazdroszczę innym, że mają więcej końców i ogólnie jestem taki zły i tak dalej. To jest mój skład, pokazuję wam, że nie mam nikogo do sprzedania, żeby nie było, że o, z pierwszego odcinka mam 100 tysięcy, a w drugim mam już 200 tysięcy, no bo mam jakiś tam zawodników. Nie mam ani na wymianę, ani w obserwowanych, nigdzie nie mam nikogo dobrego, tutaj mam tylko... Obserwuję Balotellego z City, z Milanu oraz Isco, aby w nich zainwestować no i sprzedać w późniejszym etapie. Znalazłem Pepe za 4100 bodajże, 4400. Sprzedam go za około 5500, 5400, więc 1000 końców przebicia. Wreszcie też pod uwagę to, że na kompie wymienia się najtrudniej, gdyż jest najmniej kart na wymianę. Wziąłem też formację za 150 końców, udało mi się znaleźć, sprzedaję za 1500, formacja sprzedała się praktycznie po sekundzie, więc trochę więcej mogłem za nią wyciągnąć, ale mniejsza o to. Tutaj macie Wolcotta, którego próbuję wylicytować, udało się go wylicytować, najtańszy na rynku był wtedy 1600 końców, więc 500 końców przebicia bez jej tax. Tutaj mamy kolejnego Wolcotta, też za taką samą ilość końców, no i tak samo będę próbował go sprzedawać. Jak widzicie, Pepe jeszcze jest na aukcji, ale mamy dwóch Wolcottów, obaj za taką samą cenę kupieni, obaj za taką samą cenę wystawieni. Sprzedaliśmy Pepe za 5400, więc 1000 końców przebicia oraz Wolcotta za 1500, więc tutaj mamy 400 końców bez jej tax. Drugiego Wolcotta wystawiamy jeszcze raz, no a tutaj kupiliśmy na niego za 39500, no i spróbujemy go wystawić za 45000, taki był najtańszy i też takiego wystawiam. Dalej, chwilę tutaj, poczekajmy na klip, jest kolejny klip. Mamy dwie formacje, sprzedałem, tutaj było tak, że chyba 5 albo 6 formacji kupiłem naprawdę bardzo tanio i po prostu nie nagrałem tego, gdyż kupowałem na WebAppie z tego względu, że w FIFA dalej jest jakiś bug, że nie widać wszystkich kart na pierwszej stronie, które chcecie kupić i które kończą się jak najszybciej, nie wiem, jest lipiec, a jej dalej tego nie zrobiło, dlatego też wymieniam się sporo na WebAppie i tam kupiłem dosyć sporo formacji, chyba 5000 łącznie zarobiłem na tych formacjach. No i mamy tutaj kolejnego, kupiłem Royce'a za 24000, sprzedałem za 28 i kupiłem również Balotellego za 51000, będę sprzedawał go za 60000, tak więc łącznie powiedzmy 125000 miałbym, gdybym sprzedał to wszystko. Na razie tego nie sprzedałem, zajęło mi to pół dnia praktycznie, bo tak myślę od 12 się wymieniałem do teraz, więc niedużo, tak więc to było na tyle na pierwszy odcinek. Widzimy się już jutro w kolejnym, no i w kolejnym odcinku jutro chyba powiem o tej sytuacji, która zaszła rano, ale mniejsza o to. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie.